Szanowni Państwo, witam serdecznie na wykładzie, który tematycznie jest związany z zainteresowaniami, przede wszystkim moimi, naukowymi, badawczymi. Sport to jest taka dziedzina, która nas bardzo pociąga, o tym nie trzeba mówić, natomiast te relacje z mediami sportu okazują się ciągle jeszcze niezbadane i nie do końca wyjaśnione naukowo, przede wszystkim w naukach komunikacji społecznej i mediach. Do tego stopnia, że zastanawiałem się, czy istnieje w ogóle taki termin jak medioznawstwo sportowe i ku mojemu zdziwieniu, zanim powstały pewne prace, których mogłem być autorem, to takiego terminu właściwie nie było. To znaczy Google pokazywał w wynikach wyszukiwania około 9 zasobów, tak? I to głównie chodziło bardziej o nie jakieś kierunki studiów, tylko konferencję jedną tak naprawdę we Wrocławiu dawno temu, która gdzieś w jednym tytułów paneli miała takie hasło zawarte. Tym bardziej mnie to zmotywowało do zajmowania się tematem, ponieważ naukowo jestem medioznawcą, a sport stał się nie tyle jakąś atrakcyjną dziedziną, którą medioznawca mógłby się zająć, co towarzyszy mi od wielu lat w aktywności własnej. Gdzieś to wszystko ma swoje początki. Ten sport jakby chodził po naszych myślach, w naszych sercach tkwił, ale także tych, patrząc od strony naukowej, w 2012 roku razem z koleżankami i kolegami z Instytutu organizowaliśmy taką konferencję Sport w mediach. Później ukazała się monografia tematyczna z artykułami i gdzieś to rozpoczęło pewne takie już myślenie, że warto w tym kierunku podążać. To był oczywiście też wspaniały czas wielkich wydarzeń sportowych, przede wszystkim Euro w Polsce i na Ukrainie, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, także Olimpiada londyńska, letnia. Więc to te wspomnienia gdzieś ciągle w nas tkwiły. I rzeczona rzecz, którą postanowiłem właściwie opowiedzieć, to co robimy na naszym seminarium z edukacji i profesjonalizacji medialnej, to co się stało taką najnowszą inspiracją, że wiele z naszych uczestników, seminarzystów zaczęło wybierać taki temat, ale też na tym seminarium wypracowaliśmy pewną metodę pracy, głównie opartą o metody badań jakościowych, przede wszystkim o technikę wywiadu pogłębionego, która to właściwie umożliwia bardziej takie poznanie kogoś, kto jest zaangażowany w jakąś rzeczywistość społeczną. Na przykład jest to dziennikarz pracujący w redakcji, powiedzmy sportowej, tak, ale to może być menedżer muzyczny, który zajmuje się promowaniem w internecie, w social mediach artystów. Zaczęliśmy myśleć trochę tak specyficznie o tych badaniach jakościowych, że my szukamy grupy albo odbiorców, albo profesjonalistów. Stąd ta nazwa u nas się wzięła, edukacja i profesjonalizacja medialna. I bardzo szybko, szukając tych interesujących przedstawicieli grup do zbadania, z którymi można porozmawiać na różne tematy, doszliśmy do takich właśnie zainteresowań też sportowych, gdzie na przykład pojawiają się też później w dalszej części kilka takich przykładów prac z naszego dorobku. Na przykład dziennikarze zajmujący się tenisem ziemnym, blogerzy piszący o koszykówce i tak dalej, i tak dalej. I skoro taka inspiracja, no to wypadało, żeby profesor prowadzący coś w tym kierunku utworzył i ta książka ukazała się w naszym wydawnictwie naukowym UKSW, nieduże objętościowo, bardzo zwarta, polecam gorąco i na kanwie właściwie tej książki też dzisiejsza opowieść, drodzy Państwo, jest przygotowana. Chciałbym w niej poruszyć takie rzeczy też, których do końca nie ma w książce, niektóre rzeczy są bardzo świeże, nad którymi ciągle staram się pracować ja i seminarzyści, ale zanim o tym, taka struktura na dzisiaj, w jaki sposób sport w mediach jest ukazywany, jak to jest badany w medioznawstwie, to połączenie mediów i sportu oraz takie zagadnienie, które też wzięło się niedawno,
Właściwie dostałem recenzję tej książki, taką, gdzie osoba, która ją napisała, stwierdza, że ta publikacja może się przydać przy takim zagadnieniu jak kształtowanie wizerunku. Na to też popatrzymy od takich dwóch stron, marketingowej i bardziej kulturowej. Drodzy Państwo, o tych sprawach to należałoby cały semestr opowiadać, żeby wypełnić temat, ale chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, jak bardzo głęboko i różnorodnie możemy mówić o sporcie i o samych mediach. Że ta relacja wydaje się dosyć prosta, a tak naprawdę sport dobrze się odnajduje w mediach, bo oba te, zwłaszcza audiowizualnych, ponieważ obie te rzeczywistości są zbudowane na emocjach, przede wszystkim na takiej dramaturgii przekazu. I to wszystko racja. Z tym, że bardzo różnie można mówić o samym na przykład sporcie. 7 takich definicji, których też jest mowa w publikacji, szczegółowo z przypisami, ale pokazujących bardzo różne podejście. Pierwsze to takie myślenie bardzo starożytne, greckie, później przyjęte przez Pierre'a de Coubertin przy odnawianiu idei olimpizmu, że ten sportowiec przede wszystkim powinien zmierzać do jakiegoś ideału połączenia zdolności fizycznych, pewnej dyscypliny wewnętrznej, psychicznej, można powiedzieć, plus oddawanie się życiu duchowemu, zmierzanie do wartości i tak dalej. Mamy tutaj taką tradycję, która będzie podkreślała, że sportowiec to ktoś taki jak ten Grek olimpijski, tak, który gdzieś właśnie doskonali tą zasadę w zdrowym ciele, zdrowy duch, czyli jednocześnie jakby łączy te umiejętności swoje, te talenty fizyczne z pogłębianiem swojej osoby jako człowieka duchowego. Pierre Coubertin bardzo to mocno podkreślał, że tak naprawdę chodzi nam o taki właśnie ideał sportowca w ruchu olimpijskim, gdzie to zauważmy, drodzy Państwo, gdzieś do lat 30., 40., oczywiście była wojna, która przerwała regularne olimpiady, notabene taka przerwa nastąpiła rok temu właśnie ze względu na COVID-19, ale do gdzieś tych lat 50. nawet obok zmagań sportowych na bieżni, na stadionach były konkursy literackie, w których Polacy też brali udział, poetyckie, artystyczne. Czyli jakby pokazuje się taki oto obraz myślenia o tej rzeczywistości. I z tym obrazem bardzo szybko, łatwo i zupełnie z innych pobudek zestawić drugi taki sposób definiowania. Te nazwy pochodzą od jednego z profesorów takich Akademii Wychowania Fizycznego, który to też, jak później pan Dziubiński uzupełnia to typologię, ale bardziej chodzi mi o to, żebyście Państwo może pewne tylko myśli główne sobie przyswoili. Drugi ta tradycja, tak nazywana właśnie psychoanalityczna, ona bardziej podkreśla coś takiego, że w sporcie przede wszystkim chodzi o rywala, o to, że zmagamy się z kimś, mamy przeciwnika. I to jest taka też tradycja myślenia, gdzie mówi się, to jest od George'a Orwella, wzięte z jego jakiegoś eseju, że tak naprawdę to jest zamiast prowadzenia wojen, wybiegamy jako dwie drużyny na boisko lub też rywalizujemy z przedstawicielami innych narodowości na bieżni, że to jest taka ukryta walka, którą nie prowadzimy już na miecze, nie dokonujemy jakichś aktów krwawych i zbrodniczych, ale dokonuje się przede wszystkim taka rywalizacja, że sensem sportu jest ten drugi. Zupełnie inne podejście. Wydają się właściwie oczywiste, ale tak naprawdę pokazujące zupełnie coś innego, że zmagam się z samym sobą, można powiedzieć, tu zmagam się z innymi. Inne tak naprawdę te definicje bardziej będą podkreślać pewne takie aspekty kulturowe, na przykład sportowy styl życia, czyli będąc tym sportowcem, przede wszystkim ja wytwarzam wokół siebie pewną umiejętność prowadzenia swojej codzienności, bym powiedział, że mobilizuję się do treningów, dalej
jakby zdrowo się odżywiam, śpię i tak dalej. Czyli przede wszystkim pracuję ze swoim czasem, można powiedzieć. To jest w jakimś stopniu pokłosie ideału sportowca, można powiedzieć. Jednak mniej tutaj chodzi o takie wartości wyższe, duchowe, powiązane ze sportem, co bardziej z taką codziennością funkcjonowania w życiu. Inne z kolei definicje bardziej będą nastawione na szukanie pewnych symboli sportowych. Znowu tutaj będzie olimpiada, mamy znicz, mamy pięć kół, które symbolizują kontynenty, mamy puchar, medal w wielu dyscyplinach, prawda? Więc to jest takie bardziej już, można powiedzieć, nachylone kulturowo szukanie sportu jako nośnika znaczeń kulturowych. Czyli w taki sposób też możemy do tego podejść. Dalej mamy bardziej takie pytania o to sport w naszym nie tyle życiu osobistym, w kulturze, tylko bardziej jako instytucja społeczna. Tak? To znaczy mamy stadion, mamy klub i przez to właśnie, przez te formy będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ten sport, nie wiem, wychowuje nas, integruje społecznie. Takie oto nachylenia możemy mieć. Wreszcie też to są takie tradycje bardziej marksistowskie, związane w Polsce też z epoką PRL-u, gdzie podkreślano właśnie dialektykę sportu, że sport przede wszystkim to jest też czynnik, gdzie jakieś idee możemy propagować wśród społeczeństwa, wśród kibiców, tak, że tutaj właśnie, powiedzmy, chcemy udowodnić, że poprzez sport integrują się jakieś kraje, albo poprzez sport dokonuje się, nie wiem, no. To też mogą być ideologie tak z tej myśli wywodzące się, które na przykład będą podpowiadały, że sport to jest w znacznej mierze obszar na przykład marketingu, że to jest obszar tworzenia jakiegoś przedsięwzięcia ekonomicznego. I wreszcie coś, co się stało bliskie od pana właśnie profesora Dziubińskiego, który tą typologię wcześniejszych autorów uzupełnia o taki aspekt personalistyczny, który, bym powiedział, integruje bardzo wiele spraw. Otóż jestem ja i wspólnota, osoba i wspólnota. Też w personalizmie chrześcijańskim będzie ten aspekt religijny bardzo istotny podkreślone, ale pojawia się taka pewna integracja tych płaszczyzn, że oto ja zmierzający do pewnej doskonałości, zmagający się z sobą, z innymi, jednocześnie my coś tworzymy takiego, co sprawia, że sami sobie nie poradzimy w tym wszystkim. To jest właśnie myślenie też drużyną, myślenie drugim kolegom z kadry narodowej na przykład. Że gdzieś w tym wszystkim może mniej czasem istotny jest wynik, tylko ważne to, że jesteśmy w tym razem, że są też te zasady respect, fair play podkreślane. Zobaczcie, tak naprawdę można o tym długo, może bardziej głębiej sobie wejść, zastanawiać się, czy ta typologia jest bardziej czy mniej adekwatna, ale gdzieś ja bym na przykład tutaj właśnie wprost napisał o takim marketingowym definiowaniu sportu, ale trochę by to jednak zaburzało istotę tego wspaniałego przedsięwzięcia ludzkości. Więc o sporcie możemy mówić różnorodnie. Tak samo o mediach, proszę Państwa, bo jest to ileś też tradycji medioznawczych, szkół. Tutaj takich sześć sobie wypisałem głównych. Też to wszystko na odrębny wykład. Zresztą taki wykład jest gdzieś u mnie na YouTubie, proszę Państwa. I to jest takie podejście na przykład, że Palo Alto, że przede wszystkim ja komunikuję z innymi, że to ich najbardziej interesowało, jak komunikuje się moje ciało, nie tylko język, czyli słynny body language tutaj, w popularnej wersji tak zwana komunikacja niewerbalna, jak komunikuje się przestrzeń, to jak się względem siebie ustawiamy w określonym dystansie. To ich interesowało, środowisko kalifornijskie zwracało na to uwagę i oni w ten sposób też zastanawiali się, bardzo psychologizując, zastanawiali się nad mediami. Zupełnie inaczej w tak zwanym Frankfurcie, gdzie powstała szkoła krytyczna krytyki kultury masowej, zastanawiają się z kolei, że media to część właśnie takiej kultury dla bardzo dużych audytoriów. Można się zastanowić, na ile ona zubaża zainteresowanie tych właśnie dużych grup masowych odbierających. Gdzieś tutaj można powiedzieć, że
taki krytyk frankfurcki zastanawiałby się nad odbiorem konkursu chopinowskiego na przykład w porównaniu z bardziej masową rozrywką, która wówczas w te dni była dostępna dla ogółu. Więc to jest takie na przykład stawianie sobie pytań. Wreszcie Toronto, Kanada, Marshall McLuhan, inni badacze zastanawiają się nad czymś takim, że technologia bardzo mocno zmienia kulturę, ma gwałtowny na nią wpływ, odmienia jej funkcjonowanie, że używając pewnego narzędzia modeluje ono samą treść tego przekazu. To interesowało tą szkołę. I wreszcie na przykład Brytyjczycy zastanawiali się nad czymś takim, że przede wszystkim media to jest nośnik władzy, która to władza zawsze chce w jakimś stopniu poprzez medium swoją ideę promować i w ten sposób sprawować kontrolę społeczną. To z kolei Birmingham i tak zwana brytyjska szkoła kulturoznawcza. I jeszcze inne spojrzenie na media. Funkcjonalizm amerykański, zainteresowanie tym, w jaki stopniu informacje przepływają w społeczeństwie, jakie znaczenie ma to, co my myślimy o tych informacjach, w jaki stopniu budować przekazy skuteczne, perswazyjne, propagandowe, ale też zastanawiać się, jak przede wszystkim przepływa to, co jest informacją, także jej zaprzeczeniem, fake newsem, byśmy powiedzieli dzisiaj, i w jaki sposób to analizować. Wiele myślicieli, gdzieś do tej tradycji bym zaliczył naszego polskiego profesora Tomasza Gowana Klasa, ale wydaje się, trochę szerzej to uprawia. No i znowuż powstała propozycja polska całkiem kilka lat temu. Piotr Guzdek i inni badacze, w tym także ja się tam znajduję jak najbardziej konsekwentnie. Jest to takie myślenie szukania nie tyle właśnie pewnych faktów o tym, jak informacje przepływają, czy to jest wpływ ideologiczny, jak przemożnie technologia nas zmienia. I to nie są tego typu pytania, ale pytania o sens mediów, można powiedzieć. Czyli ja w świecie mediów, ale także z innymi, we pewnej wspólnocie audytoriów, oglądający, korzystający, szukający w tym jakiegoś wewnętrznego też pożytku, budowania siebie, systemu wartości, odkrywania tychże samowychowań. Można by długo, ale temat nasz będzie bardziej związany ze sportem. Natomiast, żeby go zdefiniować, to medioznawstwo sportowe, to w taki sposób trzeba oddać hołd różnym tradycjom myślenia medioznawczego i różnym też sposobom ujmowania sportu. Żeby zobaczyć, jak bardzo jednak może to być złożone przedsięwzięcie. Możemy badać teksty, czyli przekazy, można powiedzieć, tak? Jak one są konstruowane, jak dzisiaj wygląda transmisja meczu, jakie są cechy gatunkowe takiej transmisji, prawda? Można zapytać o instytucje, redakcje, nadawców i tak dalej, pewne polityki też prowadzone w tym zakresie. Możemy wreszcie pytać się o nas jako odbiorców, czyli audytoria, szukając bardzo różnych inspiracji w wielu także szkołach, a także zastanawiać się nad tym, co myśmy bardzo sobie na seminarium dodali. To jest termin, który jest też w jakimś stopniu wypracowany przez naszych magistrantów i przez prowadzącego. To jest termin profesjonalizacji medialnej, czyli zastanawianie się, w jakim stopniu powstają nowe zawody na rynku pracy medialnym. Jakie tutaj możemy też potrzebować kompetencje, żeby się w tym rozwinąć, tak? Więc to też nie tylko taka edukacja medialna, w sensie, że pytamy o kompetencje, o pewną wiedzę o mediach, o pewne zachowania w tym świecie. Nie pytamy tylko odbiorców, audytoria, ale też szukamy takich audytoriów plus, takich przyszłych mistrzów, którzy wyrastają z tych audytoriów i sami podejmują później jakąś twórczość dziennikarską, ale nie tylko. I tak to, drodzy, wygląda. Światy naukowe są bardzo skomplikowane, ale gdzieś tych podstaw trzeba szukać. Interesowała mnie przede wszystkim też praktyka, co jest badane i w jakim stopniu. Dało mi się przejrzeć polskie jakby doświadczenia w tym zakresie. Wydaje się, że podjęcie takiej analizy na obejmującą doświadczenia, nie wiem, amerykańskie, angielskie, niemieckie, a dlaczego by nie włoskie i japońskie na przykład, prawda? Więc to byłaby zbyt wyczerpująca kwerenda.
ale i polskie przede wszystkim są bardzo bogate. I przede wszystkim zarówno i nasze rodzime, ale też i te inne wydają się w pewien klucz tematyczny układać. Że taki medioznawca sportowy, można powiedzieć, może zająć się takimi na przykład obszarami klasycznymi jak prasa, radio, telewizja w relacjach do sportu. Oczywiście w książce jest o tym więcej, z przykładami, ze źródłami omówione bardziej, ale gdzieś to jest też jakiś aspekt historyczny albo gatunkowy. Gdzieś później, im bliżej tym medium audiowizualnym, pojawiają się takie pytania o kulturę, o rynek, marketing i tak dalej, że gdzieś tutaj mamy tego typu sprawę. Gdzieś film, do którego koniecznie jeszcze gdzieś wrócimy pod koniec, ale to są też takie dziedziny, które są bardzo blisko związane z mediami, nieco także wykraczające poza samo medioznawstwo, jest na przykład reklama i sport i przede wszystkim takie tutaj obszary najbardziej, można powiedzieć, płodne ekonomicznie, społecznie, profesjonalnie, tak, że mamy obszar marketingu sportowego, public relations w sporcie, sportowych social media. Wydaje się, że większość też nas, myśląc o sobie jako praktycy, gdzieś tutaj się szuka po studiach, ewentualnie właśnie w takich dziedzinach, ponieważ jest tutaj praca. Tutaj już troszeczkę jest trudniej, a niektóre takie dziedziny jak film i sport raczej są dla badacza niż dla profesjonalnego pracownika mediów. Tak to sobie myślę, patrząc z dystansu na te podziały. Niemniej na przykład tutaj każdy właściwie mając pewne umiejętności podstawowe, medialne, a będąc zdyscyplinowanym, można powiedzieć jak sportowiec, też mając pewien pomysł na przekaz, może zacząć swoją działalność, może coś prowadzić. Gdzieś koniecznie, zanim jeszcze o tym e-sporcie, to te dwa obszary takie, które ciągle przed nami stoją, to jest pytanie o to, jak zmienia się dziennikarstwo sportowe pod wpływem, nie wiem, nowych technologii, czy pewnych wymagań, specjalizacji. Już tak naprawdę trudno wskazać postaci, które znają się na więcej niż trzech dyscyplinach, że jednak wymaga to pewnej umiejętności, ale też i wiedzy historycznej. Wydaje się, że trudno uprawiać ten zawód bez posiadania takiego kompendium w głowie dat, nazwisk i osiągnięć. Gdzieś pytamy się o siebie jako o kibice w tym wszystkim. Też możemy się zastanawiać, jak popularyzować sport społecznie, jakie rozwiązania tworzyć edukacyjne, jakie na przykład szkoły czy treningi prowadzić, ale też na przykład w jaki sposób tworzyć technologie, które mogą pomóc w rozwoju sportowym, w aplikacje, prawda, rozmaite projektowanie, ale też na przykład wspomagające analizę drużyn piłkarskich albo wspomagające rywalizacje. Też są takie rozwiązania w ramach wychowania fizycznego w szkole. Jak się okazuje, to są takie światy, że każdy z nich to już jest w ogóle niesamowita inspiracja tego, by się zajmować. I w końcu jest taka inspiracja. Miała być niby ostatnia, bo tam dodałem to dziennikarstwo, edukację medialną. W końcu koniecznie w tym miejscu trzeba było to ująć. Ale e-sport, który tak naprawdę jednocześnie sam jest medium i sportem jednocześnie, bo jest to sport rozgrywany w przestrzeni medialnej, że to medium jest warunkiem rywalizacji tutaj. Przez medium rozumie się oczywiście komputer, świat wirtualny czy smartfon, także to jest także nowe medium, jak to się mówi. Bardzo oczywiście płodna sprawa, pociągająca. Pytania oczywiście powstają, czy aby na pewno jest to sport. Ta dyskusja wydaje się być zakończona tak, ze względu na to, że istnieje element rywalizacyjny, istnieją zasady. To, że to nie rozgrywa się realnie, to nie znaczy, że trzeba odmówić temu racji sportu. A tam też, to nie jest takie, proszę Państwa, tylko jak mówiono, uzależnienie od gier kiedyś. To jest tutaj ogromna też dyscyplina tych zawodników. To jest wyjeżdżanie na wspólne zawody, więc jeżeli mamy w Spodek i w Katowicach wielki turniej organizowany, gdzie przychodzą tysiące ludzi, żeby zobaczyć, jak inni grają w grę, to jest element jednak pewnej wspólnotowości też wokół tego.
Można by długo, proszę Państwa, więc trzeba pilnować też pewnego czasu wypowiedzi, bo słuchacz może nie być zadowolony. Więc wspomniane już seminarium i właśnie te dwa pojęcia, zastanawianie się nad tym kompetencją właśnie korzystania z mediów, ale też taką kompetencją, myśmy to kiedyś w katalogu właśnie tychże kompetencji media literacy nazywali poziomem master. Ten poziom master to jest właśnie gdzieś pytanie o coś takiego, czyli jak ze świata na przykład zainteresowań przejść do świata zawodowego. Zawsze sobie myślę o DJ-ce, która sobie w domu próbuje grać na amatorskim sprzęcie, a później angażuje się do tego stopnia, że staje się to jej pracą, że jeździ z koncertami, cieszy osoby bawiące się. I tak samo właśnie ktoś, kto może się czymś zajmować na początek hobbystycznie, okazjonalnie, przechodzi być może do etapu zawodowego. Bardzo tego szukamy, takiej nowości zawodowej, ponieważ tak współcześnie rynek pracy wygląda i to nie na darmo się mówi lifelong learning, nie na darmo mówimy też, że potrzeba tych ram kwalifikacji ciągle mieć, tak, że my nie tylko skończymy studia, jesteśmy na jakimś etapie, który nie oznacza, że już jest koniec naszej edukacji. To naprawdę jest początek. Dopiero późniejsze etapy, wcale nie mam na myśli doktoratu, gdzieś życiowe doświadczenia sprawiają, że odkrywamy jakieś nowe światy zawodowe. I my próbowaliśmy właśnie w taki sposób badać. To też jest klucz, jak my to robimy. W środowisku. My zawsze staraliśmy się znaleźć wspólnotę ekspercką, przeprowadzać wywiady pogłębione. Chociaż nie zawsze. Czasem to była też forma fokusowa. W pandemii też prowadziliśmy taki wywiad korespondencyjny z konieczności. Bardzo trzeba być ostrożnym w takich innowacjach, bo chodziło nam też o znalezienie takiej metodologii poprawnej od strony nauk społecznych, poprawnie stosowanej także w medioznawstwie, ale też, żeby to miało pewnego rodzaju taki walor nasz, czyli tak znalezienie przede wszystkim jakiegoś zagadnienia, które chcemy jako główne poruszać z naszymi rozmówcami, wskazać, kto to jest, dziennikarzy i blogerów, i dotrzeć do środowiska, w którego wyłaniają się ci reprezentanci. Oni nam mogą coś powiedzieć o tych badaniach. I zawsze to tak staramy się robić, zastanawiać się na seminarium, jaką grupę, do jakiej grupy chcę dotrzeć, kogo tam mogę poznać. Tak? Inny temat, wspomniani e-sportowi dziennikarze i warszawskie redakcje na przykład. Obroniony kolejny tenis ziemny. Szukaliśmy słowa dziennikarze tenisowi, to tak nie brzmiało zbyt dobrze, więc w ten sposób, jak widzimy, to są rzeczy dające się zbadać, zawężone, ale też prowadzone metodologicznie. Temat piłkarskich telewizji klubowych, menedżerów, którzy je tworzą. No i najnowsze, które czekają jeszcze na obronę, ale są przygotowane, to są takie rzeczy jak groundhopping, czyli turystyka stadionowa, ale funkcjonująca nie tyle jako takie zjawisko kulturowe, społeczne, sportowe, tylko także w jaki sposób social media pomagają im tworzyć taki ruch hobbystów sportowych w ten sposób, uprawiających w ten sposób swoje zainteresowanie, że jeżdżący na wiele meczy, na przykład jednego dnia czy weekendu. Oraz coś, co prowadziliśmy, takie pani prowadziła badanie ze środowisku amerykańskiej ligi piłkarskiej, sokeru tak zwanego, bo dla nich piłka to futbol amerykański, dla nas piłka to piłka, czyli soccer, ale też takie pytania stawiamy, trochę wykraczając poza tylko środowisko nasze polskie rodziny. I to jest cała, proszę Państwa, też filozofia podejścia, że poprzez właśnie takie docieranie do grupy ja mogę tego człowieka poznać. Być może będzie to ktoś, z którym później będę pracował. Istnieje też taki zamysł, który żeśmy dodatkowo przyjęli jako możliwy skutek praktyczny, ale też, przyjaciele, to wygląda w ten sposób, że przede wszystkim wydaje się, że doświadczenia te są tak oryginalne niekiedy, tak wąskie, eksperckie, tak jeszcze niezbadane, że należałoby zrobić przede wszystkim badanie jakościowe, porozmawiać z tym przedstawicielem tej grupy, znaleźć taką niszę w tym, postarać się wyjąć z tego naszego rozmówcy te najistotniejsze myśli związane z uprawianym przez niego zawodem.
że zanim byśmy poszli z taką ankietą ilościową, to należałoby w ten sposób do tego podejść. Można też oczywiście tutaj wiele pomówić na temat całej tej filozofii badań społecznych. Ja jestem zwolennikiem tego, że humanista nie do końca da się opisać liczbami. Oczywiście wszelkie ankiety, badania ilościowe, rozwiązania statystyczne bardzo pomagają zobaczyć, ale większe grupy i zachowania społeczne w większej skali. Natomiast, żeby zastanowić się, po co ktoś to robi, jaka jest jego motywacja, jakie jest jego przekonanie, jaka jest jego etyka też zawodowa, to należałoby bardziej wejść w taką relację osobistą, co też jest pewnym pokłosiem tego personalistycznego podejścia. I myśmy sobie tak właśnie, tłumacząc to, co chcemy zrobić i jak, też stworzyliśmy taki, powiedzmy, wzorzec, co badamy, więc tak naprawdę kogo można powiedzieć, audytoria lub profesjonaliści, na przykład kibice, na przykład dziennikarze sportowi. I jak badamy wywiad pogłębiony, czyli przede wszystkim ta technika. I teraz pewną innowację w końcu trzeba dodać po kilku latach, właściwie kilkunastu, ale kilku latach zajmowania się pracą z taką metodologią stosowaną na tym naszym seminarium. Tego roku też chciałem dodać także jakościową metodę, bardziej określaną jako analiza semiotyczna, ale będziemy szukać też trochę bardziej zmodyfikowanych wersji, mniej nasyconych, powiedzmy, ideologią, która jest związana czasem z semiotyką, że jest to pewna jednak szkoła kulturoznawcza angielska, która bardziej doszukuje się tematów właśnie ideologii władzy w przekazach, a tu może bardziej trochę nas interesuje symbolika, na przykład pewnego rodzaju takie przekazy odwołujące się do uniwersalnych kodów kulturowych, wartości i tak dalej, że trochę bardziej to będziemy nachylać gdzieś personalistycznie, medioznawczo. Ale wspaniale do tego nadają się badania może nie tyle grup, tylko właśnie przekazów, tak? Czyli tu mamy audytoria i instytucje, można powiedzieć, a tu znowu można wziąć teksty. I bierzemy na przykład filmy i próbujemy dociekać, jak tam jest przedstawiany wizerunek sportowców, reklamy lub coś takiego. Jest to taka innowacja, która właśnie ma miesiąc, wynikająca też z zainteresowań prowadzącego, ale też gdzieś skłaniająca, gdzie można jeszcze sobie zmierzyć się, z jakim obszarem. I tym obszarem właśnie jest temat wizerunku. Bardzo bogaty, bo tak naprawdę można się zastanawiać, kim jest ten sportowiec, na ile to, co on sobą pokazuje w mediach, odpowiada temu, jaki on jest na co dzień. Tak? Wiele jest takich przykładów pewnej tutaj napięcia z tym związanego. I mamy dwa potężne obszary, które właściwie można pociągnąć. Ja sobie na razie wszedłem w filmy bardzo mocno, tym za sekundkę jeszcze. Taki obszar kulturowy, znaczeniowy, semiotyczny, symboliczny. Ale też zaraz obok stoi pytania o to, a tak naprawdę te dwa światy bardzo ze sobą są powiązane. To znaczy, jest to też często odwoływanie się do tego ideału sportowego, tego uniwersalnego kodu sportowców, który tkwi w kulturze od Grecji, prawda? I gdzieś pytanie, w jaki stopniu może się to stać też nośnikiem nie tylko znaczeń, nie tylko artyzmu, ale także przynosić pewne możliwości gospodarcze, bym tak to powiedział. Nie ma się co bać tej sfery i mówić, że ona jest pozbawiona jakiejś głębi aksjologicznej, tylko należałoby mądrze rozdzielać czasem te kwestie bardziej ideowe i te bardziej finansowe, można powiedzieć. Przede wszystkim w takim duchu ja osobiście zacząłem badać sobie filmy sportowe, zainspirowane też kolegą profesorem Grzegorzem Łęcickim, który też mówi, że należy filmy badać, ale jako przekazy medialne, czyli wyjść z takiej analizy artystycznej, jako dzieła sztuki filmowej, tylko zastanawiać się, jak one funkcjonują jako obecne w mediach treści, tak? Że w ten sposób do filmu, szukając ciągle zawsze takiej czystości metodologicznej. I proszę Państwa, właśnie na bazie tego, co z profesorem rozmawiałem i także czytałem u niego, wydaje się, że można tak podejść do analizy filmowej, że trzeba zawsze pokazać, ponieważ jest to medioznawstwo, coś więcej niż tylko samą semiotykę,
też jest takie pojęcie analizy scenicznej, mise-en-scène, sam tylko ten kunszt filmowy, reżysera i tak dalej, pokazać coś więcej, to znaczy przede wszystkim w jakim to jest kontekście historycznym realizowany przekaz, jakie tam są postacie, jakie tam są wydarzenia, obiekty, sportowcy i tak dalej. Później można wejść nie tylko w tą narrację taką, analizować ją, ale też zastanawiać się przede wszystkim nad siłą symboli. Obejrzawszy do analiz 150 filmów sportowych w wakacje, też napisawszy kilka artykułów, widzę, że bardzo wielu, nawet takich, których nie jest to może mocno zarysowane, pojawi się taki element mocno symboliczny. To nie tylko ten puchar czy trzymana piłka, ale to są często takie przedmioty zupełnie ze sportem niezwiązane, ale pozornie, ale gdzieś pokazujące, jak ten bohater się zmaga ze swoim życiem, ze swoją słabością. I to też jest istotny temat, bo skoro personalizm, skoro takie tradycje też zaczerpnięte z teologii, mediów i komunikacji, to też pytania o to, jak on wewnętrznie funkcjonuje. Większość tych filmów, jakie można zobaczyć, opowiada jednak o jakiejś wewnętrznej walce, że tak naprawdę sport to zmaganie z samym sobą i to by był taki przekaz główny filmowy. To, co się udało utworzyć mówiącemu te słowa, to spróbować zapytać, jak to ten wizerunek jest w polskim kinie przedstawiany w ostatniej, zakończonej już dekadzie. Udało się też przygotować publikację do Media Education, Media Obrazowanie, czasopisma, które bardzo gdzieś mocno stawia na edukację medialną, edukację filmową, medioznawstwo, filmoznawstwo, które jest połączone jakoś wspólnym takim tematycznym związkiem. Dalej to proszę Państwa też pytanie o taką inną kulturę niż Polska, amerykańską. I to jest takie właśnie z najnowszych na przykład lat przedstawiane obrazy, które gdzieś były jako główne produkcje sportowe amerykańskie przedstawiane, również rzeczony artykuł, one są wszystkie w wolnym dostępie. Proszę Państwa, też to jest takie pytanie, jeszcze dodam taki aspekcik zamiast słowo dziękuję Panie, gdzie my próbujemy też się uczyć pewnej struktury pracy. Przy pracy dyplomowej, ponieważ ten wykład ma trochę charakter warsztatowy, to też w takim stopniu trzymamy się takiej struktury w artykułach naukowych, że jest wprowadzenie, przedstawienie metody i materiałów, pokazanie rezultatów i przeprowadzenie interpretacji dyskusji. Bardzo interesujące, że w rzeczonym Media Education czasopiśmie dyskusja ma troszeczkę inne znaczenie. Wprowadzili sobie własny styl, że po materiałach i metodach pojawia się ta dyskusja, czyli taki przegląd literatury przedmiotu, a bardziej roztrząsanie ogólne problemu i dopiero na tym tle pokazuje swoje rezultaty. Można się wdawać w takie drobne dyskusje, ale staramy się też w tych naszych pracach dyplomowych trzymać takiej struktury. Przede wszystkim gdzieś tutaj omawiamy coś, co pokazuje to wprowadzenie, ten przegląd tego, co było badane, coś, co jakby jest roztrząsaniem ogólnym problemu, jak discussion, media education, tak pojętym, by przejść w drugim rozdziale do przedstawienia, jak to badamy, zaprezentowania przedstawicieli tych grup, do których dotarliśmy. To czasem są nie z imienia i nazwiska wymienione osoby, ale staramy się opisać ich sylwetki, przedstawić kwestionariusz tego badania. Przede wszystkim tam zawsze jakiś rozdział metodologiczny, sprawdzeniowy, jak magistrant, magistratka rozumie badania jakościowe. Gdzieś przedstawienie wreszcie takiej wstępnej kategoryzacji tego, co udało nam się osiągnąć, po to, aby w trzecim rozdziale przedstawić konkrety i zinterpretować. To często ma postać cytatów poukładanych przy pomocy oprogramowania do tego typu QDA, Quality Data Analysis, Computer Assisted, to takiego typu są programy, gdzie udaje się z tych bardzo wielu wątków ułożyć pewne spójne kategorie, w myśl takiej teorii ugruntowanej, ale nie wchodzi aż tak głęboko, dokonać pewnej takiej inspiracji, na przykład ten ktoś, kto opowiada nam o motywacjach zawodowych, ta druga osoba i trzecia, którą badaliśmy, i jeszcze czwarta i piąta powiedzmy. Staram się, żeby to były wywiady dłuższe, ale bardziej nasycone, nawet ponad godzinne, półtora godziny
ale bardziej nasycone ekspercko. Jeżeli nie są nasycone, szukamy następnej osoby, która coś doda. I powiedzmy, że te osoby nam mówią: o, wybrałem tą pracę, ponieważ zawsze w moim sercu była pasja do sportu. Powiedzmy, co się pojawia we wszystkich tych. A więc mamy kategorię pasja do sportu. I teraz należy ją pokazać słowami tychże ekspertów. Wniknąć też, co to dla nich znaczy to słowo pasja, prawda? W ten sposób próbujemy układać nasze życie naukowe. Drodzy Państwo, bardzo trudno opowiadać czasem tak złożone rzeczy w krótkim czasie. Bardzo Państwu dziękuję. Wyłączę nagrywanie i jeszcze dwa słowa.